I ostatnia już lekcja dotycząca walorów turystycznych Austrii. Trochę tych walorów już omówiliśmy, zarówno walorów naturalnych. Skupialiśmy się tu głównie na ukształtowaniu powierzchni, czyli na austriackich Alpach. No, mówiliśmy także, czy omówiliśmy sobie także wszystkie większe i atrakcyjniejsze, także pod względem turystycznym, miasta Austrii, w tym m.in. największe miasto i jednocześnie stolica Austrii, czyli Wiedeń. Dzisiaj chciałbym jeszcze tak na zakończenie o kilku ważniejszych atrakcjach turystycznych powiedzieć i zacznę od słynnego Malta Hohenstrasse. Malta Hohenstrasse to najwyższa austriacka zapora wodna. Najwyższa ze względu na to, że jest ona usytuowana na wysokości prawie 2000 metrów, licząc od poziomu morza. Tak prezentuje się zapora w pełnej okazałości. Natomiast jej wysokość względna to około 200 metrów, natomiast długość zapory to nieco ponad 600 metrów, a konkretnie 626 metrów długości i około 200 metrów wysokości. Natomiast położona jest, jak wspomniałem, na wysokości dokładnie 1933 metrów nad poziomem morza. Natomiast to, co przyciąga turystów, jeżeli chodzi o Malta Hohenstrasse, czyli o najwyżej położoną zaporę Austrii, to przede wszystkim taras widokowy, taki charakterystyczny, szklany czy częściowo szklany, czy tam przezroczysty taras widokowy umieszczony nad 200-metrową przepaścią. Taras prezentuje się dokładnie w ten sposób. No i oczywiście samo wejście na ten taras widokowy, poza tym, że dostarcza nam bez wątpienia wspaniałych widoków, to jednocześnie dostarcza także lekki dreszczyk emocji. No i kolejna atrakcja to Großglockner Hohalpenstrasse, czyli najbardziej znana, a jednocześnie przez wielu uważana za najpiękniejszą trasa wysokogórska w Austrii. Tutaj macie tą trasę w pełnej okazałości. Jest to oczywiście trasa płatna. Jej długość to prawie 50 km, a dokładnie ma ona długość około 48 kilometrów, a różnica wzniesień, czy różnica poziomów między, nazwijmy to, najwyżej a najniżej położonym punktem tejże trasy, to około 1700 metrów. No, trasa oczywiście jest otwarta między innymi dla turystów od maja do listopada i, tak jak wspomniałem, powszechnie uchodzi za najpiękniejszą trasę wysokogórską w Austrii. Jest to wspaniała trasa widokowa. Natomiast najwyższy punkt trasy, Edelweiss Spitze, o którym jeszcze za moment, czy który za moment pokażę Wam tutaj na fotografii, znajduje się na wysokości 2571 metrów. I tutaj macie wspomniany przeze mnie punkt Edelweiss Spitze, czyli najwyższy punkt wspomnianej i omawianej klasy Großglockner Hohalpenstrasse. Natomiast jeżeli tylko nieznacznie zboczymy z trasy, to dodatkowo możemy jeszcze podziwiać wspaniały lodowiec. To jest lodowiec Pasterze. Jest to, no, oczywiście jeden z kilku lodowców, jaki znajduje się na terenie Alp, w tym wypadku Alp austriackich. Natomiast, no, niestety lodowiec, który jednak z roku na rok zanika. Są tutaj przy lodowcu umiejscowione takie tabliczki, jak ta z prawej strony, które informują, jaki był zasięg lodowca tam w danym, powiedzmy, roku. W tym wypadku tablica, która informuje o zasięgu lodowca w 1980 roku. I kolejna dość osobliwa atrakcja turystyczna Austrii, tak zwane Grunersee, czyli Zielone Jezioro.
Oczywiście swoją nazwę zawdzięcza lazurowej, krystalicznie czystej wodzie, co zresztą bardzo fajnie widać tutaj na załączonej fotografii. Stąd, tak jak wspomniałem, nazwa Zielone Jezioro. Natomiast jezioro jest dość osobliwe, dlatego że przez większą część roku jezioro jest niegłębokie, ma głębokość około 1 metra, a przylegające do niego obszary, objęte zresztą ochroną, są popularne wśród miłośników przede wszystkim wędrówek i pikników. To jest coś w rodzaju takiego ala, powiedzmy, parku, gdzie mamy różnego rodzaju, no, chociażby ławki, czy ewentualnie jakieś drewniane mostki i tym podobne. Natomiast sytuacja na tym obszarze zmienia się na wiosnę, kiedy to wskutek topnienia śniegu w okolicznych górach poziom wody w Zielonym Jeziorze podnosi się, i to podnosi się znacznie, bo z mniej więcej 1 metra nawet do głębokości około 12 metrów. No i wtedy pod lustrem wody znikają te wszystkie obszary, które są popularne wśród miłośników wędrówek i pikników. Czyli innymi słowy te wszystkie drewniane mostki, ławeczki i tym podobne, a w zasadzie cały ten obszar, czy całe jezioro na około miesiąc, czyli mniej więcej od połowy maja do końca czerwca, staje się takim pięknym podwodnym mikrokosmosem, w którym niepodzielnie władają w zasadzie pstrągi, ślimaki, kraby i tym podobne. Natomiast z tego też tytułu jest to miejsce, które w tym okresie, czyli tak jak powiedziałem, mniej więcej maj-czerwiec, przyciąga rzesze przyłetwonurków, którzy przyjeżdżają tutaj, by generalnie popodziwiać po prostu te fascynujące podwodne krajobrazy i pospacerować po tych różnych ścieżkach czy dróżkach, które normalnie są dostępne, ale poza tym okresem maj-czerwiec. Także jak mogliście zobaczyć na tym krótkim filmie, dość fajne miejsce, tak? Park, który na mniej więcej 2 miesiące w zasadzie zmienia się w zupełnie osobliwy podwodny świat. A tutaj kolejna, nazwijmy to, atrakcja turystyczna, czyli jeden ze słynniejszych szlaków rowerowych w Europie, tak zwany szlak naddunajski, który biegnie oczywiście wzdłuż drugiej co do wielkości rzeki Europy, a więc Dunaju, i no w przypadku, czy jeżeli chodzi o ten odcinek austriacki, to biegnie mniej więcej od Passau na terenie Niemiec przez Linz, Melk i Wiedeń, no i oczywiście dalej na południe, gdzie między innymi szlakiem naddunajskim można dojechać do Bratysławy, a dalej chociażby do Budapesztu, więc szlak taki dosyć fajny, zresztą jest to część dłuższego szlaku, szlaku europejskiego, szlaku łączącego wybrzeże Atlantyku z Morzem Czarnym. Natomiast szlak no dość fajny, dość łatwy, dość prosty i tak jak powiedziałem,
no jeden ze słynniejszych szlaków rowerowych w Europie. Na szlaku mamy też kilka takich perełek turystycznych. Pierwsza z nich to klasztor trapistów. Trapiści, czyli mnisi, którzy żyją według surowej benedyktyńskiej reguły, która zakłada pełną izolację od świata, milczenie, posty, oddanie się modlitwie i pracy fizycznej. I z tego między innymi trapiści są znani. Natomiast słyną też ze sprzedaży znakomitego klasztornego likieru, także serów oraz bardzo mocnego piwa, a część pieniędzy, które pozyskują ze sprzedaży wymienionych przeze mnie produktów, przeznaczają na wspieranie biednych. Kolejna atrakcja to opactwo Klostenburg, kolejna atrakcja na szlaku naddunajskim. Jest to od ponad 900 lat jeden z ważniejszych ośrodków sakralnych i kulturowych Austrii. Można tutaj między innymi obejrzeć pamiątki z okresu Cesarstwa Rzymskiego, w tym między innymi ołtarz z XII wieku, czy ewentualnie charakterystyczne barokowe freski. Także no generalnie powiedzmy opactwo kryje wiele różnych wartych zobaczenia obiektów i rzeczy. A tu już obóz koncentracyjny w Mauthausen, niedaleko w zasadzie szlaku naddunajskiego. No oczywiście miejsce, które raczej nie jest typową atrakcją turystyczną. A co to takiego jest obóz koncentracyjny, to myślę, że nikomu też specjalnie mówić nie trzeba. Tu mamy jeszcze opactwo Melk, położone na szlaku naddunajskim. Dość charakterystyczne, bo jest to opactwo benedyktynów, które no niejako stanowiło pierwowzór opactwa, jeżeli chodzi o książkę Umberto Eco Imię Róży. No i jeszcze jedna atrakcja, to jest tak zwany Schlogener Blick, czyli zakole Dunaju. To jest takie miejsce na szlaku naddunajskim, gdzie Dunaj, jak widać tutaj na załączonej fotografii, właściwie tworzy takie zakole pod kątem 180 stopni, czy w zasadzie zakręca pod kątem 180 stopni. Zrobiony jest niedaleko tego taki powiedzmy niewielki taras widokowy, dzięki któremu można oczywiście całość obejrzeć. No i kolejna z atrakcji turystycznych to jest Moserboden, czyli mówiąc najprościej, jest to najwyższy zbiornik wodny zbudowanej elektrowni wodnej, zbudowanej powyżej Kaprun elektrowni wodnej. Elektrowni zresztą uznawanej za cud techniki i jedno z największych osiągnięć ludzkiej wyobraźni. Oczywiście do zbiornika, jak i do samej elektrowni można albo dotrzeć pieszo, to zajmuje z reguły kilka godzin, albo też można tam dojechać autobusem. Przy czym no nie zawsze droga jest dostępna. No, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli warunki nie pozwalają, głównie ze względu na duże opady śniegu, to droga jest po prostu zamykana i wtedy pozostaje nam tylko i wyłącznie spacer na piechotę. Natomiast na górze można oczywiście zwiedzić samą elektrownię w środku, no i pospacerować wokół zbiornika i samej zapory, która nie jest może tak duża jak wspomniana zapora na Malta Hohalmstrasse, ale też robi wrażenie, tak jak chociażby tu przy okazji tego zdjęcia. No i kolejna atrakcja, w zasadzie kolejne dwie atrakcje, jeżeli chodzi o Austrię, mianowicie Kebemba Panorama Brick, słynny taki most widokowy. No i oczywiście przy moście jednocześnie schronisko Olprichutte. Tutaj macie wspomniane schronisko Olprichutte, natomiast ze schroniska prowadzi prosta droga chyba na jeden ze słynniejszych takich widokowych mostów w Austrii. Wspomniałem Kebemba Panorama Blick. Natomiast no jest to miejsce dość fajne, dość osobliwe i miejsce, które pojawia się na wielu fotografiach. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jedno z części fotografowanych
miejsce w Austrii. Gbema Panorama Blick. No i na zakończenie jeszcze dwa zdania na temat lodowca Dachstein. Lodowiec, który został wpisany na listę UNESCO, jest właściwie, czy może inaczej, znajduje się w południowej części masywu Dachstein i jest najdalej na wschód wysuniętym lodowcem Alp. Tak jak wspomniałem, został wpisany na listę UNESCO. Natomiast na ścianie lodowca funkcjonuje, w tej południowej ścianie lodowca funkcjonuje kolej linowa. Tą kolej linową macie dokładnie tutaj, gdzie koleją linową można sobie wjechać m.in. na szczyt Hunerkogel, który macie o dokładnie w tym miejscu. Natomiast jakby centralną, czy tą górną częścią wspomnianej kolei linowej jest taka charakterystyczna platforma widokowa, która nosi nazwę Skywalk. To jest częściowo przeszklona platforma, którą za moment zobaczycie na zdjęciach. Natomiast oprócz tego cała ta platforma, ta przeszklona platforma, ona wychodzi poza taką 250-metrową pionową ścianę. No i generalnie w dół mamy już tylko i wyłącznie przepaść. Natomiast oprócz tego wokół górnej stacji wspomnianej kolejki prowadzącej na szczyt Hunerkogel znajduje się jeszcze taki charakterystyczny taras jakby widokowy, taka kładka powiedzmy spacerowa. No i oczywiście też słynne tak zwane schody donikąd. Jak to wygląda? No tutaj macie wspomnianą kolej linową, która prowadzi nas na szczyt Hunerkogel. No tutaj oczywiście górna stacja wspomnianej kolejki linowej. No a tutaj już wspomniana przeze mnie platforma widokowa, która w zasadzie biegnie jakby dookoła właśnie tej górnej stacji kolejki linowej. No dość okazale się to prezentuje. A tu już wspomniany Skywalk, czyli ten taki charakterystyczny taras, czy właściwie platforma, która wychodzi poza taką powiedzmy przepaść 250 metrów poza właśnie pionową przepaść. No i generalnie częściowo jest oszklona, co dodatkowo wzmaga oczywiście wrażenia. A tutaj mamy jeszcze jedną charakterystyczną rzecz, a mianowicie słynne schody donikąd, czyli bezpośrednio z platformy schodzimy w dół schodami donikąd. Tak to wygląda, a na końcu mamy też taką charakterystyczną platformę zawieszoną ponad przepaścią. Tak to wygląda. No i oczywiście tutaj już wspomniana platforma. Natomiast od 2007 roku jedną z atrakcji, jeżeli chodzi o lodowiec Dachstein, jest jeszcze tak zwany Ice Palace, czyli pałac lodowy. Dokładnie jest to właściwie taki system tuneli, które wydrążono bezpośrednio w lodowcu. W związku z czym, no mówiąc najprościej, wchodząc do Ice Palace, można to tak jakbyście wchodzili, to tak jak wchodzimy bezpośrednio do wnętrza lodowca. No i tutaj jedną z atrakcji są liczne lodowe rzeźby przedstawiające różnego rodzaju figury, postaci, powiedzmy z bajek i tym podobne, w tym między innymi słynne postacie z epoki lodowcowej, w tym między innymi słynnego Sida, którego macie tutaj po prawej stronie. I poza krótkim filmem, który dotyczy lodowca Dachstein, z mojej strony byłoby to na tyle. Do usłyszenia.